even get to cross. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w grę, która pochodzi ze sklepu Google Play i jest to Fallout Shelter, czyli w klimatach Fallouta właśnie tryb przetrwania w podziemnej krypcie, w której musimy tworzyć wodę, jedzenie, blablabla, takie inne tego sprawy. No i musimy stworzyć swój Fallout, czyli tą swoją jakby jaskinię, tak? Na początek. No, jak my możemy ją nazwać? Mam jakieś cyferki różne, ja już na pewno wiem, jak ja ją nazwę. No, przesuń się, okej. Okay. O, idealny walał dla mnie, okej. Okay. I tworzymy. A okej, okay. Idziemy do walauta 69. Okej, okay, to pomijamy, bo to w sumie nie opłaca się tłumaczyć wszystkiego tego, bo wiemy, o co chodzi w całej grze. No i musimy być dobrym obywatelem, tak jakby tej jaskini, tak? I wszystko będzie dobrze. No i okej, okay, to jest ta nasza podziemna krypta. Tutaj mamy młoteczek i musimy budować. To jest akurat generator. Czego to był generator? Generator chyba prądu, tak? Z tego, co mi się wydaje. I tutaj będzie robił się prąd dla całej bazy. Tutaj w całej bazie właśnie będzie się robił prąd. I tutaj jak ludziki do nas przychodzą, to my mamy tych ludzików właśnie tutaj wziąć i przenieść do tej. Tu gdzie ich przeniesiemy, do którego pokoju, tu oni będą pracować. Tak, przeniesiemy do energii, tą jego koleżankę też przeniesiemy, czyli oni będą pracować tam przy tych różnych reaktorach, żeby dla całej krypty była czysta energia. No i w sumie na tym to polega. Na przetrwaniu, tak, po rzuceniu bomby, po wybuchu bomb, taki postapokaliptyczny scenariusz. I tutaj co trzeba zrobić? Coś na niego kliknąć, tak? Na naszego Zenka, jak on się nazywa. Jak tu przybliżyć, to nie mogę przybliżyć. O, dobra, okej. Okay. Antoni i Ann, Liz Ann, Rush. Tu właśnie chciałem wam powiedzieć, że tutaj oni jakiś mają tam swój czas, przypuśćmy 4 ileś tam minut do właśnie robienia całego tego swojego odzyskiwania tego prądu i w ogóle, ale może też przyspieszyć, ale wiąże się to z ryzykiem, bo to przyspieszanie może się albo udać, albo może się zakończyć wielką porażką i będzie to na naszą niekorzyść. O, i okej, okay. I następni ludzie przychodzą. Tu jak widzimy, to co postawiłem, to jest kuchnia, w której będzie się robić racje żywnościowe, które są pokazane tutaj. Tak, tutaj jest kuchnia, to racje żywnościowe, tu energia, to tutaj mamy i tutaj jest woda, czyli tutaj. I tutaj co jakiś czas przychodzą jacyś ludzie, których my właśnie wpuszczamy do tych komnat i oni robią tam co mają robić. Właśnie to, co się ładuje, zaraz wam powiem, co to jest. To jest taki jakby takie nagrody, tak, które dostajemy za jakieś tam osiągnięcia w grze. Za nie są albo właśnie takie kapsle po nukę coli, które tutaj właśnie możemy budować za nie różne rzeczy, albo dostajemy skrzyneczki, w których wypadają nam różne takie karty z jakimiś bohaterami, kapsle, na przykład racje żywnościowe te karty zawierają i to jest taka pomoc właśnie dla gracza, żeby za trudno się nie grało. To się, że tutaj przychodzi, nie, tylko ten jeden ziomek. Tu spróbujemy sobie, w sumie nie będziemy czekać, bo skoro możemy raszować, to raszujemy wszystko. Tutaj mamy procent właśnie incydentu, im wyższy procent, tym większa szansa na niepowodzenie, że plan przyspieszenia na przykład spali na panewce. Tu akurat się udało. Sukces full, tutaj co dostaniemy. No i właśnie dostaliśmy tą skrzynkę i chciałbym wam pokazać, na czym to polega. Klikamy tutaj, mamy tą skrzyneczkę. No i klikamy tutaj, no i jest ta skrzyneczka. No i co z nią robimy? Mamy takie właśnie karty i klikamy na nie. I widzimy, dostajemy jakieś różne rzeczy. Na przykład tutaj kapsle dostaliśmy. Może też postacie dostać jakieś różne. O, pistolet, tech, weapons, item, jedzenie dostaliśmy. I o właśnie, i mamy specjalną postać, czyli Peter Hill. Nie wiem, jakie on ma jeszcze możliwości, gdzie on jest, gdzie oni go postawili, tego Petera Hilla, bo nie widzę, gdzie on jest. A, Peter Hill jest tutaj. Czego mamy najmniej, bo on jest, nie wiem, jaki on ma level, chyba większy. Tak, level 8, gdzie wszyscy mają level 1. I stwierdziłem, że
Tu, gdzie mamy czego najwięcej, to go postawimy, czyli w tym przypadku energii. I on po prostu będzie szybciej działał. Czas robienia jego... Robienia energii się zmniejszy, tak, bo on ma większy poziom, większe doświadczenie. I ogólnie wiecie, co mi chodzi. Tutaj kogo mamy? Właśnie zapomniałem wam powiedzieć, że to jeszcze te postacie mogą się, no, kumplować, no, tak, robić różne tam fiki-migi w sypialni i, no i ogólnie wiecie, o co chodzi, tak, wiecie, mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, tylko tak, mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. No i okej, tu możemy w sumie przyspieszyć trochę energii, chociaż 25 sekund to nie ma co ryzykować. Tu mamy 40 ileś sekund, tutaj możemy sobie zraszować. Już widzicie, incydentu po wcześniejszym przyspieszeniu jest trochę więcej, ale spróbujemy jeszcze raz. No i znowu nam się udało, na szczęście. Tutaj mamy trzech ludzików aż. I co oni tutaj robią? A, czyszczą, ten czyta gazetę, a ta stoi i nic nie robi, nie, coś robi. Idzie do innego aha, bo ona się tuła bez miejsca, bo... Póki co max ilość na jeden pokój ludzi to jest dwóch. I tutaj chyba nam już nie wejdzie osoba. No nie wejdzie, musimy do budówki jakąś zrobić. No to zrobimy do budówkę, tak, Living Quarters. Tylko gdzie to można zbudować? Nie, na razie nie będziemy budować. Zrobimy inny trik. Weźmiemy Power Generator, jeszcze jeden zbudujemy tutaj. One się mogą połączyć większy. I teraz nasz gość nowy będzie mógł sobie tutaj normalnie wejść, bo budynek tego właśnie... no budynek teraz na energię jest większy i się więcej osób zmieści, także... A nie, jednak nie może, sorry, źle wam mówiłem. Czyli jednak musimy zrobić dobudówkę z tego jednego pokoju i musimy ich gdzieś dać. Ciekawe, czy jak teraz pokój się zwolnił, czy mogę ją tutaj dać. Nie, też nie mogę, tak, muszę tą dobudówkę zrobić. To zrobimy tak, to zrobimy jeszcze windę jedną, elewator pod ziemię, tutaj. I tutaj od tego doprowadzimy jeszcze jeden pokój właśnie. O tak, i tutaj będzie mogła sobie nasza nowa koleżanka elegancko zamieszkać, tak. Może znajdziemy nawet dla niej jakiegoś fajnego partnera. Ile? 3 minuty, raszujemy, 30%, to niedużo, okej. Okay. Jest naprawdę niedużo, 30% incydentu. O, i właśnie o tym mówiłem i to jest właśnie ten incydent. I tutaj właśnie, jeśli takie coś się stanie, to wychodzą tutaj albo robaki takie, które trzeba bić. Temu w sumie damy mu nasz weapon, naszego pistolet randomy, żeby mógł sobie strzelać. I jeśli nie wychodzą robaki, to po prostu jest pożar, tak? I pożar trzeba gasić, wiadomo. No i tak to właśnie pod tą podziemną kryptą się dzieje. Tak to właśnie się wszystko odbywa. No i okej, mamy jedzonko, mamy wodę i teraz jest coś takiego jak level up, czyli nasze postacie pod wpływem pracy na wyższy level wchodzą. Widzimy, tutaj ma już ziomek level drugi i za każde levele up dostajemy nukę kole. No i mamy skrzyneczkę za pierwszy level up i zobaczymy, co tym razem nam się trafnęło. Trafnęło, co to jest trafnęło? Co mamy? Okej, okay, kapsle to standard, pewnie jedzenie. O! Naughty Nightwear, czyli mamy kostium. Power, chociaż power to mamy chyba na full. I... O! I jest nowa postać. I nową postać myślę, że damy, czego mamy mało. Wody, no to myślę, że zrobimy dobudówkę do wody. Gdzie jest woda? Water tutaj, zrobimy dobudówkę. I naszą postać nową... która to jest ta nowa postać nasza. I naszą postać nową damy właśnie tutaj do wody. Ale tutaj widzę, że dużo ludu nam się zbiera. I to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tylko czy ja ich wszystkich pomieszczę, nie wiem. Chyba ich pomieszczę, okej. Dobra, to weźmiemy tak. Ciebie weźmiemy, damy tutaj. Chociaż nie, czekaj, ty jesteś... Nie, to jest z kobieta, czy to jest facet? Z kobieta, okej, okay, czyli... O, zobaczcie, ile teraz levelują nasze postacie wszystkie. Wszyscy levelują. I teraz, słuchajcie, spróbujemy wziąć jakiegoś zioma. Tylko nie wiem za bardzo kogo. I żeby on się...
spotkał z jakąś kobietą, to przypuśćmy, weźmy na przykład tak, tą dajmy tutaj, a tego ziomka damy tutaj i zobaczymy, czy oni się zakumplują z tą kobietą. A ciebie damy, no niech będzie, że tutaj, tak. Okej, czyli wszystko idzie dobrze. A tu co mamy? Aha, nowy mamy do odblokowania storage room, czyli taki magazyn jak na nasze waypointsy różne, chociaż to chyba mi nie jest na razie potrzebne. I teraz spróbujemy tutaj naszą koleżankę ubrać w coś bardziej sensownego i to daje, no daje po prostu więcej umiejętności. I my dostaliśmy kolejną skrzynkę, trzy skrzynki, aż to jest duże zgonięcie, to jest tak na początek, już tak zazwyczaj jest. Ale na razie póki co jest bardzo dobre. No i standardowo kapsza, to jest pewnie energia jakaś. Raiden Armor, okej, okay. Armor Radaway, niestety nie wiem do czego to jest, także nie powiem wam. I 500 aż kapsli dostaliśmy, czyli bardzo dobrze, tak? To jest bardzo dobrze. Czy oni się zakumplowali? Nie, ale myślę, że się niebawem zakumplują, tak? Tutaj mamy wszystko pod kontrolą. No i tak się właśnie życie wiedzie w Fallout Shelter. Możemy jeszcze kogoś uzbroić tutaj. To jest ile postaci? Czemu są tylko trzy postacie? Dawaj ją tutaj jeszcze. No co ma na... A, bo ja jej dałem te... O, jeszcze jedna postać do nas idzie, bo daje mi ubranie nowe i ona właśnie tak wygląda, o, w tym ubraniu. Tak właśnie... Czy to jest nocna piżama? Kobieto! Ty powinnaś przejść do sypialni. No dobra, jak już ma takie ciuszki, to damy ją do sypialni. Okej, jak już ma takie ciuchy, damy ją do sypialni, to... ci się już zakumplowali. Już widzimy, tany sobie urządzają. To nie, to damy cię do tej drugiej sypialni. Lol. Pięknie levelują. Ciebie damy tutaj. Ciebie damy do sypialni. Nie ciebie, ziom, ty wracasz tutaj. Czemu wszyscy... Czemu oni poszli tam? A dobra, ta tylko jedna poszła do sypialni i warto jakiegoś fajnego kolegę znaleźć. Może takiego na drugim poziomie. Dodamy kolegę z drugiego poziomu tutaj, bo w sumie energii mamy dużo. No i niech sobie tutaj fiki-miki swoje robią, niech robią co mają robić, my nie przeszkadzajmy. A tymczasem może weźmiemy i zraszujemy jakoś trochę tą energię, żeby być pewny, że nam starczy. No i energia, plan zakończony sukcesem. Teraz tylko damy jakiejś kobiecince armor, damy jej armor, niech ma. O, następna postać to jest same kobiety tutaj, czemu nie ma jakichś facetów, kurczę, to jest trochę takie... Trochę nie fair. I dobra, mamy czwartą postać do naszego... do naszej energii. Tymczasem warto by się zająć trochę zraszowaniem tego, bo wody jakby brakuje. Mam nieco, tylko ponad połowę. No i mamy sukces full collector. Dostaniemy kapsle czy skrzynkę? Skrzynkę, o proszę. Kolejną skrzynkę dostaliśmy. To co... Aha, tutaj odbieramy swoją skrzynkę. A tutaj możemy naszą skrzyneczkę odpakować. To już która? Czwarta czy piąta skrzynka jest już. Kapsle. O, 500 kapsli, hojnie. Pistolet dostaliśmy, magnum. I jedzenie, chociaż jest nam niepotrzebne. I kapsle, znowu 500 kapsli. Mamy już ponad 1000 kapsli chyba, tak? O, proszę, 2000 prawie kapsli mamy. I możemy sobie odblokować nową bazę medyczną. W razie jakby te karaluchy albo pożar tutaj podczas niepowodzenia zażarły nam trochę ludzi, to możemy tych ludzi oczywiście po prostu uleczyć w tej bazie. A my zrobimy dodatkową dobudówkę do naszego centrum kuchennego, żeby ludzie sobie mogli spokojnie zjeść posiłek. No i co? Jeszcze wodę w sumie możemy przyspieszyć, ale nie wiem jakie ryzyko będzie. 38%, okej, to jeszcze nie jest dużo, tak więc przyspieszyć możemy jak najbardziej. No i znowu zakończyło się sukcesem. Ci tutaj tańcują, ci tutaj też się, widzę, że świetnie rozbawili. Tej damy może jeszcze, jak ma zbroję, to damy jej też pistolet. O, i znowu chyba skrzyneczkę dostaniemy, odpakujemy skrzyneczkę, nie, kapsle. No i w sumie to by było chyba na tyle z dzisiejszego Fallouta. Jeżeli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę,
i zobaczymy, co da się zrobić w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ta parka już się zakumpluje ze sobą. Ta również i będziemy mieli nowych członków naszego Fallouta 69. Dzięki, do zobaczenia i cześć. I oni teraz idą do swego pokoju robić co mają robić, a my im już raczej nie przeszkadzajmy.